Witam Was serdecznie, Artur Wiśniewski. Na tej konferencji z całą pewnością mogliście wielokrotnie usłyszeć o przepisach na to, jak wygrać z rynkiem, jak zmaksymalizować swoje zyski, jak zarobić jak najwięcej. W tym panelu powiemy o ETF-ach, których filozofia jest zupełnie inna. ETF-y to, mówiąc w skrócie, fundusze, których filozofia polega na tym, że podąża się za indeksami, czyli upraszczając, inwestujemy we wszystkie spółki, które są na rynku. Najpierw przybliżymy Wam nieco, czym są ETF-y i czy warto w nie inwestować, a potem powiemy o tym, jak się nimi posługiwać. I w pierwszej kolejności chciałbym zapytać Mateusza Muchę o to, jaki jest sens inwestowania akurat w fundusze ETF, fundusze notowane na giełdzie, skoro przecież mamy dostępne fundusze aktywnie zarządzane, tak zwane klasyczne fundusze inwestycyjne, które są łatwo dostępne, nie potrzeba żadnego rachunku maklerskiego, aby z nich korzystać, a rozliczenie podatkowe jest banalne, bo nie ma żadnych deklaracji podatkowych. Odpowiedź oczywiście rozchodzi się o to po co jesteśmy w ogóle na rynku kapitałowym i to, dlaczego szukamy jakichś inwestycji, czyli o stopy zwrotu. Tak? Statystyki pokazują nieubłaganie, że w długim terminie inwestycyjnym te indeksowe strategie pokonują większość tych aktywnych pomysłów inwestycyjnych, które Państwo pewnie co roku obserwują. To co roku jest de facto coś nowego, jakiś kolejny pomysł aktywnego funduszu inwestycyjnego, jakaś nowa strategia, jakaś nowa nisza, jakaś nowa tutaj nieefektywność. Zarządzający tutaj o niej opowiada, lokuje, ale generalnie w długim terminie, odnosząc to oczywiście do odpowiednich benchmarków, tak, no to te wyniki inwestycyjne pokazują dość definitywnie, tak, że 90-95% nawet w bardzo długim terminie aktywnych strategii zarządzających no przegrywa z tym benchmarkiem. De facto prawidłowość jest taka, im ten indeks bardziej taki zdywersyfikowany, szeroki, tak, to naprawdę tym aktywnym strategiom inwestycyjnym trudniej go pokonać. Tak. No i z punktu widzenia inwestora indywidualnego jest to o tyle cenne, tak, że indeksy były, są i trwają, tak, i ten na przykład S&P 500 słynny, już od 1957 roku jest notowany, tak, i nie ma żadnych przesłanek, żeby on przestał być notowany. No i tutaj inwestor ma tą pewność, tak, że on jest, był, jest i będzie, a te aktywne strategie no, przychodzą, odchodzą, jakieś nowe pomysły, a te statystyki też pokazują po prostu, że lepiej w takim długim budowaniu swojego portfela oszczędności, dywersyfikacji majątku oprzeć po prostu to w dużej części przynajmniej na właśnie takim indeksowym rozwiązaniu. I ETF jest tutaj bardzo fajnym tym sposobem i tak jak mówiłeś, jest oczywiście sporo tam udogodnień w standardowych TFI, ale umówmy się, te rachunki maklerskie dzisiaj są też łatwe w obsłudze, tak? Też tańsze zdecydowanie, ta dywersyfikacja globalna jest dostępna. No jest to wszystko przejrzyście z poziomu aplikacji też dostępne, także ten rozwój technologiczny też tu nadgonił absolutnie. Brokerzy dogonili te absolutnie banki pod tym względem. Mówisz, Mateusz, że ETF-y są synonimem niskich kosztów i to powoduje, że w długim terminie są bardziej efektywne, tak przynajmniej pokazują statystyki, niż fundusze aktywnie zarządzane, ale przecież mamy też akcje. Przemek, ty jesteś współautorem książki o inwestowaniu w akcje dywidendowe. Pracujesz na giełdzie, gdzie notowanych jest wiele akcji. W tej książce możemy przeczytać, że zbudowanie portfela akcji wcale nie jest takie trudne. To po co nam w ogóle ETF-y? Może lepiej samemu zbudować sobie portfel ze spółek, które są dostępne na giełdzie i nie płacić w ogóle funduszom żadnych pieniędzy. Tu od razu odbiję piłeczkę, że zbudowanie samego portfela to jeszcze nie jest wszystko, bo ten portfel trzeba umieć serwisować, prowadzić, dodawać do niego spółki, odejmować. Więc to ja często widzę wszelkiego rodzaju, czy to wideo na YouTubie, czy artykuły, 5 spółek do portfela na ten rok. No dobra, fajnie, tylko co będzie za miesiąc, za 2 miesiące, za 3, bo jakby rzadko kiedy ten temat jest kontynuowany. A jak wszyscy z Państwa, którzy macie swój własny portfel, to wiecie, że dużo więcej czasu później się poświęca na to, kiedy wyjść z tej pozycji, a nie koniecznie co kupić. Natomiast co do Twojego pytania, Artur, mi się wydaje, że my w Polsce trochę skrzywiliśmy, my jako branża finansowa, bo ja wcześniej pracowałem w kilku bankach, trochę skrzywiliśmy wizerunek instrumentów finansowych. W sensie jest tak, że jeśli pewnie widzieliście jakąś reklamę jakiegoś brokera albo domu maklerskiego, no to pewnie ta reklama wyglądała tak, że tam były szybkie samochody, helikoptery, jakby generalnie dużo emocji. Gdzie prawda jest taka, że powinniśmy zacząć od
bardzo nudnych produktów i bardzo prostych produktów, przynajmniej od strony konsumenta, czyli po prostu od ETF-ów. To jest tak, jakbyście Państwo poszli zrobić swój pierwszy kurs na prawo jazdy w życiu i od razu byście wsiedli do, nie wiem, jakiegoś Ferrari, czegoś w tym stylu. No to po prostu nie ma sensu, tak? Powinno się zaczynać od bardzo prostych i bardzo zrozumiałych produktów, jakimi są ETF-y, i potem, jeśli ktoś ma ochotę pojeździć sobie czymś szybkim, no to jak się nauczy obsługiwać te podstawowe i wie, jak już dojechać do sklepu i się nie rozbić po drodze i nie wylecieć na zakręcie, no to może próbować czegoś bardziej zaawansowanego. Podczas gdy mi się wydaje, że w Polsce jakby rynek od tych 20 lat promuje przede wszystkim takie produkty bardzo agresywne, i ja nie mówię, że one są złe, bo chciałbym mieć Ferrari, tak? Tylko na co dzień dziecka bym raczej nie odwoził do przedszkola tym Ferrari, ani bym nie jeździł do Lidla na zakupy w sobotę. Więc po prostu trzeba umieć obsługiwać te proste produkty, i takimi prostymi produktami są ETF-y, i tak ja bym je traktował. Nie udziwniałbym ich, nie próbowałbym stawiać ich w konkurencji do funduszy czy akcyjnych, samodzielnie zarządzanych, czy zarządzanych przez kogoś innego aktywnie. Po prostu znajmy miejsce tych produktów w szeregu. Dzięki. Mówisz w takim razie, że akcje są ok, ale warto zacząć od ETF-ów, ponieważ są prostsze, są to szeroko zdywersyfikowane instrumenty. Trudniej się przejechać, zrobić sobie krzywdę, ale to nie są ETF-y, nie są jedynymi instrumentami, zresztą notowanymi na giełdzie, które pozwalają inwestować w taki sposób bardziej zdywersyfikowany. Radku, certyfikaty inwestycyjne czy kontrakty terminowe przecież również pozwalają nam inwestować w indeksy czy uzyskać ekspozycję na jakieś inne akcje lub klasy aktywów. To może te ETF-y są zbędne, bo mamy już instrumenty, które załatwiają nam tę sprawę. ETF-y są świetne, ponieważ robią to, do czego zostały stworzone, i robią to tanio, i robią to w sposób przewidywalny. To znaczy my jako inwestorzy wchodzący na rynek na początku chcemy rynek pobijać. I dopiero parę lat czasami pokonywania rynku, miejmy nadzieję, natomiast częściej jest tak, że parę lat, kiedy te nasze wyniki inwestycyjne nie dowożą, okazuje się, że cały ten czas moglibyśmy odzyskać dla siebie, kupując ETF-a i zdejmując z siebie ciężar inwestowania. Więc te inne produkty są stworzone raczej do bardziej aktywnego inwestowania. Tak? ETF pozwala nam tanio, prosto i co ważne również długoterminowo odwzorować jakiś indeks. Oczywiście na rynek możemy się gniewać, tak, bo są czasy lepsze, czasy gorsze. Natomiast no, z jednej strony kupujemy czas dla siebie, kupujemy pewną łatwość wejścia na rynek, łatwość wyjścia z rynku, a z drugiej strony no, jesteśmy w stanie inwestować długoterminowo. Tak? Im dłużej inwestujemy na rynku, jeżeli mamy ten przywilej, że jesteśmy na rynku już 5, 6, 7 lat, tym bardziej dostrzegamy, że to jest przygoda długoterminowa i tak naprawdę do tej długoterminowej przygody bardzo często właśnie ETF jest dobrym elementem do naszej strategii, bo trudno jest być aktywnym traderem, aktywnym spekulantem przez lata, nie wypalić się, nie popełnić błędu, nie naprawdę grubo się nie przewieźć na własnym ego na sytuacji rynkowej. Natomiast długoterminowo inwestować, nie wiem, chociażby właśnie z ETF-em, to jest coś, co nam się może udawać bez dużych emocji, z dużą prostotą, z dużą wygodą i taką przyjemnością inwestowania. Okej, czyli kontraktów terminowych czy certyfikatów nie wyrzucamy do kosza, ale wskazujesz, że ETF-y są po prostu narzędziem, które się dobrze nadaje do inwestowania długoterminowego. Oczywiście, one po prostu do czego innego służą. Tak? Nie oferują dźwigni finansowej, chociaż są oczywiście lewarowane, natomiast to są inne typy instrumentów skrojone zupełnie do czegoś innego. Przydatność certyfikatów czy kontraktów terminowych jest, aczkolwiek właśnie w krótszym terminie, myślę. A zatem możemy, upraszczając, powiedzieć, że jest to po prostu wygodny, tani instrument, efektywny do inwestowania długoterminowego. Ich wybór, co jest pewnym problemem, jest szeroki, a może nawet za szeroki. Około 10 tysięcy ETF-ów już obecnie na całym świecie jest dostępnych. Są ETF-y amerykańskie, czyli zarejestrowane w USA, europejskie, tutaj zarejestrowane w krajach Unii Europejskiej. Są też ETF-y zarejestrowane w Polsce, notowane między innymi na giełdzie papierów wartościowych. No to które wybrać? Czym one w ogóle się różnią i czym się kierować przy wyborze? Ja bym nie rozróżniał ETF-ów na ETF amerykańskie, europejskie czy polskie. Bardziej bym rozróżniał w kontekście, w co chcemy inwestować, co nas interesuje, jakie spółki nas interesują, jakie branże nas interesują. Są
ETF-y na przykład podobne europejskie i podobne amerykańskie, które inwestują w podobne spółki, one się niewiele różnią. Różnią się na przykład walutą, którą inwestujemy. Tak? Czy chcemy zainwestować w euro, czy zainwestować w dolarach amerykańskich, to bym powiedział, że to jest główna różnica. Natomiast najważniejszą rzeczą przy wyborze ETF-u jest to, żeby wybrać, nie do końca interesuje nas kraj albo giełda, na której inwestujemy, tylko zastanawiamy się, w co chcemy inwestować, tak? Czy na przykład interesuje nas jakaś branża, tak jak nie wiem, teraz na przykład są branże surowcowe, są ETF-y, które są skupione na spółkach wydobywczych, albo są skupione na spółkach, które się głównie zajmują handlem złota, srebra, tego typu rzeczy, albo ropy. Jeżeli dana branża nas interesuje, to wtedy szukamy odpowiedniego ETF-a, który możemy sobie kupić. Tych ETF-ów, tak jak wspomniałeś, jest ponad 10 tysięcy i możemy naprawdę znaleźć produkt, który będzie zaspokajał nasze oczekiwania, zainteresowania i to, na czym my przede wszystkim czujemy się bezpiecznie. Bo tak jak wspominaliśmy wcześniej, koledzy tu wcześniej mówili, to jest instrument raczej przynajmniej średnioterminowy do długoterminowego inwestowania. Czyli niekoniecznie kluczowe jest to, czy to są ETF-y amerykańskie, europejskie czy polskie. Trzeba się skupić na tym, w co chcemy konkretnie inwestować. Ale zanim przejdziemy dalej do tego właśnie, jak się nimi posługiwać, to jeszcze na chwilę, Przemku, jeśli pozwolisz, ciebie zapytam. Jako że z tego grona macie chyba najwyższe kompetencje, jako że pracujesz w firmie, która profesjonalnie zajmuje się selekcją ETF-ów. Przede wszystkim, ile ETF-ów warto mieć w portfelu? Wiele osób mówi, że wystarczy jeden ETF. No i czym się kierować przy wyborze? Jakie kryteria stosować, dokonując takiej selekcji? No to jakaś zła konkurencja tak mówi, także dobrze, że nie podałeś nazw. Ja w ogóle chciałem od tego zacząć, że jakoś wiem, że jesteś pasjonatem pasywnej rewolucji, wszystko ci się kojarzy z pasywnością, ale generalnie ETF-y są świetnym narzędziem do inwestowania aktywnego. Generalnie teraz na Zachodzie właściwie jest wielki boom na aktywnie zarządzane ETF-y, więc my troszeczkę w Polsce, jak zwykle jesteśmy kilka lat za tym, co się dzieje na Zachodzie, ale generalnie jest to świetne opakowanie po prostu każdej strategii inwestycyjnej. Po prostu można ją wpakować w fundusz ETF. Oczywiście o ile się ma regulatora, który idzie zgodnie z duchem czasów. No i po prostu sobie dowolną strategię kopiować, dowolnego zarządzającego kopiować i tak dalej. Więc to żeby tak trochę poszerzyć jakby cały wachlarz, gdzie te ETF-y się można faktycznie wykorzystywać. Natomiast ja, podobnie jak ty, również kocham to inwestowanie pasywne, więc do niego się odniosę. My akurat w Finax mamy 10 ETF-ów, ale dla nas te ETF-y de facto były tylko i wyłącznie narzędziem do tego, żeby właśnie to pasywne inwestowanie zrealizować. Czyli nie wychodziliśmy z założenia takiego, że wybieramy 10 najlepszych ETF-ów, tylko zobaczyliśmy na mapę świata, mapę giełd, akcji, obligacji. No i zadanie było takie, żeby przenieść jakoś ten cały świat do portfela, który można zainwestować już od 100 zł. No więc wiadomo, że tu trzeba iść na jakieś skróty, bo wiadomo, że inwestowanie pasywne fajnie brzmi, ale de facto jakbyśmy spojrzeli na jakikolwiek portfel, to żaden nie jest idealnie pasywny, bo musielibyśmy co sekundę go rebalansować i tak dalej. No więc wyszliśmy z założenia, że maksymalnie możemy mieć w portfelu 10 ETF-ów, żeby to było proste i też dla nas łatwe do obsłudze, bo nie ukrywajmy, że to jednak jest dość skomplikowane, jak powiedział Przemek, a najlepiej Mateusz wie o tym, jak to jest skomplikowane. No wyszło nam, że da się znaleźć na świecie 10 takich ETF-ów, które pokrywają de facto 80% rynkowej kapitalizacji wszystkich akcji i obligacji. Musieliśmy się pozbyć niektórych rynków, czyli na przykład nie mamy w portfelu Australii czy tam Japonii, co niektórzy nam też zarzucają, no ale jakby te rynki są tak ze sobą skorelowane, nie ukrywajmy, że to już właściwie jest wtórne. No i teraz dopiero dochodząc do 10 rynków, które chcieliśmy naśladować, szukaliśmy dla nich 10 indeksów. No i te indeksy znaleźliśmy. No i potem na każdy z tych indeksów szukaliśmy najlepszego ETF-a. I teraz pewnie to jest to odpowiedź na twoje pytanie. Najpierw patrzyliśmy na to, żeby to jednak był ETF zarejestrowany w Unii Europejskiej, w walucie euro. Potem wiadomo, wybór był taki, że jednak patrzymy na jak najniższe koszty i to trzeba śledzić, ale tu też ta różnica się jednak ciągle niwelują, więc trochę trudno na tym opierać wybór. Potem wiadomo, że to jak naśladuje on indeks, ten ETF,
tutaj beta robi świetną robotę na polskim rynku, ale na świecie jest jeszcze wyższa płynność i można znaleźć jeszcze lepiej administrowane ETF-y. No i tak naprawdę ostatni element to jest wybór syntetyczny versus fizyczny. No i my tak chcieliśmy jednak mieć coś w ręku. I ta fizyczność nam do nas przemawia i moim zdaniem, mimo że czasami są to droższe ETF-y i wiem, że to jest trudne do zrobienia na poziomie dostawcy ETF-u. Natomiast ja myślę, że to jest taka trochę te syntetyczne, to jest taka tykająca bomba. Jakbym kiedyś bał się o rozwój rynku ETF-ów, to że w którymś momencie na przykład jakaś strona w tym kontrakcie na tego syntetycznego ETF-a, nie wiem, będzie niewypłacalna, a jest trochę tego ostatnio w bankach, więc to ryzyko jakieś jest. No i na końcu jeszcze ostatni element, renomowany dostawca ETF-u, czyli na polskim rynku Beta Securities, a na zachodnich BlackRock czy State Street. Można inwestować wybierając jednego ETF-a, mając w portfelu 2, 3, 5, 10. To pewnie zawsze bardzo indywidualne, w zależności od tego, gdzie widzimy kompromis pomiędzy prostotą a takim większym może dopasowaniem do siebie, do swojej wizji i oczekiwań. Natomiast to, co na pewno obserwujemy, i tu Arku chciałbym się do ciebie zwrócić, to zjawisko home bias, które polega na tym, że bardzo chętnie inwestorzy kupują aktywa ze swojego własnego podwórka, czyli Polacy lubią polskie akcje, kupują ETF-y na WIG20, WIG40, Niemcy pewnie ETF-y na DAX, a Amerykanie ETF-y na S&P 500. No i pytanie, czy to jest dobry pomysł? Wydaje się, że to jest świetny pomysł, bo najlepiej inwestować w to, co znamy, co jest nam bliskie, a jeśli nie, to w jaki sposób inwestować poza tym swoim podwórkiem? No, generalnie zachowujemy się i lubimy te piosenki, które już znamy, tak jak ktoś powiedział w takim jednym filmie. Moje podejście takie, które obserwuję u klientów, bo mamy sporo klientów polskich i coraz bardziej nam rośnie jakby wolumen klientów i obrotów, które generujemy w Polsce, ale dajemy dostęp do ETF-ów na całym świecie. I tak jak rozmawiamy z klientami, klienci są po prostu zainteresowani wyjściem szerzej gdzieś na rynki poza rynek polski, poza rynek GPW i tutaj się pojawiają dwie rzeczy. Jedna jest taka, która dotyczy dywersyfikacji i bezpieczeństwa. Zresztą sami teraz widzimy, niedawno wojna wybuchła, co się stało z giełdą rosyjską. Nie życzę nam, żeby u nas coś się stało, ale wielu klientów myśli o tym, że kupię sobie ETF-y, aktywa, które są notowane w Stanach Zjednoczonych, są notowane w Londynie, są notowane we Frankfurcie, ale nie są związane na przykład z polskim rynkiem. Bo nie mówię, że koniecznie u nas wojna musi wybuchnąć, ale może coś się zdarzyć w bardzo prosty sposób zachwiać polskim rynkiem. Więc klienci szukają jakby dywersyfikacji i bezpieczeństwa. Druga rzecz jest taka, że na polskim rynku mamy dostęp do dosłownie kilku ETF-ów, czy tam kilkunastu. Tak? A wybór tych ETF-ów na świecie jest ogromny. I możemy wybrać spółki praktycznie z dowolnej branży. Są nawet ETF-y takie, które się zajmują shortowaniem, czyli odwrotnością tego, co my generalnie robimy. Także spośród tych kilkunastu tysięcy ETF-ów jesteśmy w stanie wybrać coś, co jest skrojone do naszej strategii, którą zamierzamy stworzyć. Mamy strategię inwestycyjną i jesteśmy w stanie wyszukać produkt, który będzie idealnie odzwierciedlał to. Nie wiem, na przykład spółki z branży medycznej albo nowych technologii, które są tylko na przykład w Stanach Zjednoczonych, albo spółki wydobywcze, które są w Kanadzie, w Australii, w Nowej Zelandii. Kupujący jeden instrument mamy tak naprawdę dostęp do inwestowania w te rzeczy, które nas interesują i na których się na przykład znamy albo uważamy, że będą rosły i będą dobrą inwestycją. Dlatego generalnie jestem patriotą i życzę, żeby w Polsce było jak najwięcej ETF-ów. Bardzo też się staramy, przykładamy do tego, żeby w polskie ETF inwestowali klienci nasi zagraniczni, no bo dajemy dostęp do polskiej giełdy i klienci z całego świata mają możliwość inwestowania poprzez naszą firmę w polskie instrumenty i w polskie ETF-y. Natomiast tak jak ja widzę też i rozmawiam z klientami, to dużą zaletą jest to, że mają właśnie dostęp do tysięcy instrumentów. Inwestowanie pasywne, inwestowanie w ETF-y bardzo często zakłada, że właśnie wychodzimy z tego lokalnego rynku, wychodzimy za granicę. Można się spierać, czy oznacza to, że mamy mieć w portfelu cały świat, wszystkie rynki
rozwinięte, wschodzące. Tutaj oczywiście ta granica jest nieostra. Są osoby, które uważają, że takim rynkiem, w zupełności wystarczy, żeby ta dywersyfikacja była tylko na poziomie jednego głównego rynku światowego, czyli Stanów Zjednoczonych. Przykładem takiej osoby jest, Przemku, osoba, którą ty odwiedzałeś bodajże dwukrotnie przynajmniej, czyli pan Warren Buffett. On co prawda jest inwestorem aktywnym. Jest to legendarny człowiek, który słynie z inwestowania aktywnego, z aktywnej selekcji, ale który pomimo tego mówi, jeżeli nie jesteście mną, nie jesteście Warrenem Buffettem, to nie róbcie selekcji akcji, tylko kupcie sobie jakiś fundusz indeksowy na S&P 500. No i tu pojawia się pytanie, bo z jednej strony on sugeruje, że faktycznie to może być dobre rozwiązanie, ale przecież z drugiej strony, mając coraz lepszy dostęp do rynków zagranicznych, możemy kupić sobie na przykład akcję jego wehikułu inwestycyjnego Berkshire Hathaway. I kupując jedną pozycję, też w pewnym sensie w sposób pasywny inwestować i mieć ten jego portfel. Więc pytanie, co ty uważasz, co jest lepszym pomysłem? Kupić sobie coś, co da nam ekspozycję na S&P 500, czy na przykład takie Berkshire Hathaway? Świetne pytanie, Artur. No, ja może zacznę od tego, że Buffett jest nie tylko inwestorem aktywnym, ale on jest inwestorem agresywnym. W sensie on wygląda taki starszy, bardzo starszy pan i bardzo miły, przy czym on jest bardzo, bardzo agresywnym, bardzo aktywnym inwestorem i to na polu zarówno spółek, kupna ich akcji, jak i wymian zarządów, zwolnień, zmiany różnego rodzaju strategii wewnątrz spółki i tak dalej. Więc on bardzo silnie, bardzo mocno ingeruje w spółki, przynajmniej może, nie zawsze, kiedy chce to robić, ale wiadomo, że może to robić. I on dlatego stawia jasną granicę, że albo po prostu inwestuj sobie pasywnie i bądź dalej tym, kim jesteś, nie wiem, lekarzem, prawnikiem, przedsiębiorcą, kimkolwiek, albo musisz po prostu grać na pełen etat i jakby na 100% w akcję. Więc to jest bardzo ważne rozgraniczenie. Ja się w pełni z Buffettem zgodzę. No to jest trochę nawiązanie do tego, co wcześniej już mówiłem, że jakby branża finansowa stara się z nas wszystkich zrobić takich zawodowych inwestorów, zawodowych traderów. Obowiązkowo 4 monitory każdy musi mieć, tam Bloomberga i tak dalej, podczas gdy Buffett mówi, że okej, no jest miejsce oczywiście na rynku dla aktywnych graczy i jest dużo łatwiej i dużo taniej niż kiedykolwiek dotąd być tym aktywnym graczem. Ale no to nie jest dla każdego, tak? No to po prostu nie jest dla każdego i nie każdy ma nim być. I to jest trochę tak jak z byciem kucharzem. To, że ktoś jest zawodowym kucharzem, to nie znaczy, że nigdy nie je w innej restauracji albo nie jem w maku frytek, tak? No, nie znaczy non-stop taki kucharz ciągle gotuje 4 razy dziennie i robi jakieś super wymyślne dania tylko dlatego, że jest zawodowym kucharzem. No czasami korzysta się z tych gotowych rozwiązań i jak gdybym musiał skorzystać z gotowego rozwiązania, jakim jest i zarówno wehikuł Buffetta, jak i S&P 500, to na pewno bym kupił wehikuł Buffetta. Dlatego, że to jest jakby unikatowy produkt, bo każdy indeks, który jest indeksem typu WIG20, S&P 500, Nasdaq i tak dalej, to jest indeks złożony z jakichś jakby warunków matematycznych, które warto by było wiedzieć. Tak, tam są jakieś konkretne reguły spisane, wręcz można powiedzieć literą prawa, dlaczego akurat te spółki są w S&P 500, a inne są w WIG20 albo inne gdzieś indziej. Natomiast Berkshire Hathaway to jest fundusz, gdzie jest ten cherry picking, tak? Gdzie ktoś, jakiś sztab ludzi dobiera jakieś pojedyncze spółki, mając absolutnie gdzieś indeksy, normy ESG i tym podobne zasady. Jakby Buffett sobie sam wybiera, jego jedynym ograniczeniem jest to, że on ma bardzo dużo pieniędzy. Więc on sam powiedział, że mógłby łatwo zrobić 100% w przeciągu, nie wiem, tam pół roku czy roku, ale musiałby inwestować w małe spółki, a w małych spółkach zrobienie 100% to są dla niego grosze. Więc on szuka dużych spółek, dlatego w większości jego spółki to są takie Apple, duże banki i tak dalej, bo jego ogranicza wolumen. Więc tak, podsumowując, wybrałbym spółkę Buffetta. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Abstrahując od tego, co warto wybrać, że jest to pewnego rodzaju dylemat, czy założyć się z Buffettem, założyć się z rynkiem o to, że Buffett dalej będzie wykręcał tak dobre rezultaty, jak historycznie wykręcał. Czyli możemy, jeśli nam się powiedzie, więcej zarobić, ale jeśli nie, no to może się okazać, że S&P byłoby lepszym rozwiązaniem. Mateusz, w tym przypadku byłby to wybór Berkshire Hathaway, byłby takim zakładem z rynkiem, że uda nam się więcej zarobić niż szeroki rynek. Ale czy inwestując pasywnie istnieje możliwość, żeby bez ponoszenia ryzyka
takiej selekcji uzyskać lepszy wynik niż szeroki rynek, czyli wygrać z tym rynkiem? Tutaj już wchodzimy w dość szczegółowe aspekty zarządzania. Takie. A nie, to kończmy. To już kończymy, tak. Szczegółowe aspekty zarządzania takimi funduszami ETF, bo tak jak trochę zostało wspomniane, one różnią się od siebie. Tak? Czyli jak mamy ten indeks S&P 500, państwo stwierdzą, że to jest fajny dodatek do państwa portfela inwestycyjnego, szukają państwo ETF-ów, boom, wychodzi 20. No i to chodzi problem, co wybrać, tak? I oczywiście aspekt wypłaty dywidendy, a metody replikacji syntetyczna, fizyczna, do której też tu Przemek mówił odnośnie takiego bardziej czucia fizyczności, tak, że te akcje są za tymi spółkami, ale my faktycznie na naszym przykładzie S&P 500 robimy to syntetycznie, ale nie na kontrakcie swap i nie mamy jakiegoś tam Silicon Valley Bank, który tam po drugiej stronie, tylko po prostu jest to kontrakt futures, czyli znowu jeden z najpłynniejszych instrumentów, jaki jest generalnie na S&P 500. I faktycznie taka metoda spowoduje to, że my mamy możliwość wygenerowania dodatkowej stopy zwrotu względem tego stopy zwrotu S&P 500 z uwagi na to, że my hedżujemy swoją pozycję i mamy bardzo dużo gotówki na tym funduszu, którą następnie inwestujemy w po prostu obligacje Skarbu Państwa Polskiego, które są lepiej oprocentowane niż to, co jest w Stanach Zjednoczonych. To tylko pokazuje taki pewien paradoks, że mówimy naprawdę o prostej strategii, jakim jest odwzorowanie indeksu, ale instrument ETF jest bardzo wyrafinowany pod wieloma względami. Także osoby, które naprawdę chcą to zgłębić, to naprawdę mają wiele do przeczytania i jest to wiele fascynujących też aspektów, które można wykorzystać w swoim inwestowaniu. Natomiast tak w skrócie ci odpowiadając, i jest to możliwe, przy czym koniec końców sprowadza się to do jakichś pipsów, a w takim długim terminie no kilku, może czasem kilkunastu punktów procentowych. A dla Państwa jako inwestorów indywidualnych to po prostu polecam ściągać i analizować KIDy i factsheety takich funduszy, bo tam jest to po prostu też pokazane i wyjaśnione. I faktycznie te modele replikacji syntetycznej są w stanie wygenerować jakąś dodatkową stopę zwrotu, czyli można powiedzieć ETF pobija benchmark, a te fizyczne faktycznie najczęściej są poniżej z uwagi po prostu na tą opłatę za zarządzanie. I niemożność nieposiadania już tutaj dodatkowych środków na jakieś dodatkowe inwestycje, gdyż wszystko jest zainwestowane w te akcje po prostu. A w jakich przypadkach, w przypadku jakich rynków to się najczęściej wydarza? Jest jakaś reguła? Znaczy mówimy przede wszystkim o modelu replikacji, jaki jest i który generuje dużo gotówki. No i to się może wydarzyć faktycznie na każdym rynku i jeżeli mamy też aspekt zabezpieczenia walutowego, tu jest po prostu aspekt. No my hedżujemy stopę zwrotu S&P 500 do złotówki, czyli ten dolar do złotówki państwa tutaj nie obchodzi. My to staramy się zabezpieczać dla państwa, więc porównujemy czystą stopę zwrotu tak naszego ETF-a w złotówkach do stopy zwrotu S&P 500 w tych jego punktach, tych w dolarach. Tak. Także tu na tym to polega. Ta pozytywna anomalia, czyli możliwość pokonania rynku bez ponoszenia tak naprawdę tak zwanego ryzyka rynkowego, jest możliwa, jak mówisz, na różnych rynkach, chociaż chyba najczęściej na rynku amerykańskim, na amerykańskich akcjach. I tu na koniec chciałbym się, Radku, do ciebie zwrócić, bo ty do tej pory, jeszcze do niedawna, wydaje mi się, że byłeś osobą, która jest kojarzona z inwestowaniem na polskim rynku w polskie akcje, nie w ETF-y. I wydaje mi się, że to jest coś, co się zmieniło od chyba niedawna, nie wiem, pół roku, rok, dwa lata. Skoryguj mnie. I czy to, że na rynku amerykańskim można wykręcać lepsze wyniki niż rynek stosując tego typu rozwiązania, to jest coś, co na przykład ciebie zachęca do tego, żeby właśnie mieć ekspozycję konkretnie na akcje amerykańskie? Albo po prostu powiedz szerzej, jak inwestujesz i co cię skłoniło do tego, jak inwestujesz w ETF-y i co cię w ogóle skłoniło do tego, żeby się nimi zainteresować? Bo bardzo często jest takie myślenie, ja się sam z tym spotykam, że czyli pewnie nie szło mu na akcjach, to się teraz wziął za ETF-y. To odpowiadając na to twoje ostatnie pytanie, ciągle z rynku akcji polskiego i tej aktywnej mojej aktywności, tak to nazwijmy, no jednak benchmark bije, to mogę wprost powiedzieć. Tak? Natomiast co się stało? Czyli nie ETF, tylko trzeba umówić się z Radkiem na zarządzanie aktywami. No, niestety takich usług nie świadczę. Natomiast co się zmieniło? Zmieniły się dwie rzeczy. Po pierwsze, sytuacja za naszą wschodnią granicą, bo ta zmiana, która zaszła w ciągu ostatniego roku. Poczułem potrzebę i chęć trzymania części kapitału poza polskim rynkiem, czyli poza polskim systemem finansowym na wszelki wypadek. Tak? Więc inwestuję w ETF-y nie przez warszawską giełdę, ale ogólnie kapitał trzymam za granicą. A druga rzecz jest taka, że S&P 500 i rynki
akcyjne i Nasdaq potaniały. I to jest mój duży psychologiczny problem, czyli ja nie lubię i nie umiem kupować rosnących rynków, a wiemy, co się działo w ostatnich kilkunastu, nie wiem, chyba latach już nawet na rynku amerykańskim było drogo, drożej, 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 drożej. I nigdy nie było dobrego momentu dla wejścia, na wejście. I w pewnym momencie właśnie w zeszłym roku zaczęła się korekta istotna. Na Nasdaqu tam około 30-40 prawie procent. Tak? Więc z jednej strony moja potrzeba wyeksportowania części kapitału, a z drugiej strony okazja rynkowa, bo tak to traktuję i uważam, że ona cały czas jest otwarta na rynkach rozwiniętych, no już krótko odpowiadając, w co inwestuję, połowę w ETF na Nasdaq, drugą połowę w MSCI World, czyli cały światowy rynek, gdzie też tam około 70% to są Stany. Dzięki wielkie. Jeśli dobrze się orientuję, to mamy jeszcze nawet 5 minut czasu, więc może byłoby jakieś, jeśli byłoby jakieś pytanie ze strony publiczności, może udałoby się je zadać. My się na to nie umawialiśmy, ale bądźmy spontaniczni. A ja mogę odpowiedzieć na jedno pytanie, które zadałeś mojemu imiennikowi, na które nie odpowiedział? Bo Przemek się skupił na ulubionym Berkshire Hathaway, a tam było w pytaniu też, czy wystarczy mieć jeden ETF na Stany, czy na cały świat? Nie? Bo to jest też pytanie, Stany przez ostatnie 40 lat były lepsze od świata, biły świat. Nie? I teraz pytanie, czy tak będzie dalej, czy jednak utrzymywać ten portfel dużo bardziej zdywersyfikowany? I tak właśnie... Nie znam oczywiście na to pytanie odpowiedzi, tylko tak próbuję wywołać dyskusję. Ale, świetny pomysł. Ale wydaje mi się, że 40 lat temu chyba nawet Japonia miała wyższą wartość rynkową niż Stany i też się wydawało wtedy, że Japonia będzie rządziła światem. Więc bazowanie na takiej historii z ostatnich kilkudziesięciu lat może być ryzykowne w kontekście długoterminowego inwestowania na kilkadziesiąt lat do przodu. Po drugie, czyli moim zdaniem lepiej mieć jednak ten portfel szerzej zdywersyfikowany niż tylko amerykańskie akcje, przynajmniej z punktu widzenia polskiego inwestora, bo pamiętajmy o tym, że Warren jednak jest mimo wszystko Amerykaninem i on na to patrzy z punktu widzenia portfela Amerykanina i zakładam, że on to taką radę, żeby tam inwestować w ten słynny portfel żony Warrena Buffetta, czyli S&P 500 chyba 90%, tak, a 10% w amerykańskich obligacjach, a w amerykańskich tak. Jednak obligacjach, a nie globalnych, no to jednak była ta rada dla Amerykanów, więc ja myślę, że dla Polaków byłaby jednak rada, żeby jednak być bardziej zdywersyfikowany globalny portfel. Przy czym ja bym dodał, że S&P 500, on z nazwy jest zdywersyfikowanym indeksem, ale tak naprawdę jak sobie popatrzymy na wagę, no to tam w szczycie FANG stanowił no ponad połowę, tak? Więc to, że jest 500 spółek, nie znaczy, że są 500 porówno podzielone, tak? Więc zawsze mamy ekspozycję w tego typu indeksach na te spółki, które są największe. A co do Stanów, ja jestem pod dużym znakiem zapytania, jeśli chodzi o Stany. Nie wiem, czy mamy czas, żeby wchodzić w dyskusję na ten temat, ale no Stany są źródłem tego największego problemu, jaki teraz mamy, czyli tego tsunami na bankach. I to głównie to jest przyczyna bardzo fundamentalna z uwagi na to, co zrobił amerykański bank centralny. Tak? Więc nie można odstrzelić kogoś jednego, kto jakiegoś Limana, który zrobił coś źle, no bo tym razem ten admin całego systemu finansowego, czyli Fed, on zrobił źle. Tak? Więc no zobaczymy, jak będzie, ale póki co nie wygląda to różowo. To ja może pozwolę sobie zadać pytanie. Czy uważacie panowie, że ETF-y to jest taki instrument, który faktycznie wszedł i w skali na polskim rynku się przyjmie? Ja zacząłem inwestować na GPW w 2007 roku i wtedy opcje to był warzywniak. Tam były czasami po dwie transakcje na godzinę. I szczerze mówiąc, teraz się ostatnio nie przyglądałem, ale dalej to jest chyba instrument jak na polski rynek martwy. A jak wiadomo na świecie to jest jeden często z bazowych w niektórych sytuacjach instrumentów dla niektórych typów inwestorów. Z panem Matuszem rozmawiałem wczoraj właśnie o rozpoznawalności ETF-ów jako instrumentu w Polsce i tutaj padła taka trochę też humorystyczna uwaga, że się poprawiło, ponieważ rozpoznawalność wzrosła z 4-7%. Więc jak panowie się na to zapatrujecie, przy wszystkich zaletach ETF-u, czy uważacie, że jednak faktycznie Polacy zaczną bardziej aktywnie inwestować w taki instrument? Świetne pytanie, dzięki. Tak, dziękujemy za to pytanie. To 4-7% dla tych Państwa, co nie wiedzą, to jest wynik ostatniego badania wiedzy finansowej Polaków. Tam 4 osoby deklarowały w zeszłym roku, że wiedzą, co to jest ETF, a w tym roku 7% wyszło. Oczywiście jest taki paradoks, który tam nam został przedstawiony, że jakby dopytać czy prosić o rozwinięcie tego skrótu, no to połowa byłaby błędna tych odpowiedzi, więc naprawdę to jest dalej dużo pracy. Ale trochę może inne liczby przedstawię. Mianowicie cofnijmy się 5 lat temu z tym rozwojem rynku ETF. Na giełdzie papierów wartościowych mamy 3 od Lyxora luksemburskiego i tam mamy około 200 milionów złotych
czysto akcyjny, WIG20, DAX, S&P 500. Nie mamy bety. Blogerzy raczej wtedy jeszcze nie pisali o ETF-ach. Było to takie enigmatyczne, nie było pasywnej rewolucji. No i cofnijmy się, przejdźmy przez te 5 lat, co się zadziało. Tak? Mamy betę, mamy Lyxora z dwoma ETF-ami, ale tam już jest łącznie około teraz 600-700 milionów złotych. Mamy blogerów, którzy bardzo mocno pisali o ETF-ach zagranicznych. Mamy domy maklerskie polskie, otworzyły się na europejskie ETF-y i gdzieś z takich szacunków wewnętrznych mówi się o kwotach rzędu 2,5 do 3 miliardów złotych. Mamy brokerów zagranicznych, gdzie tu niestety ubolewam bardzo, nie mamy kwantyfikacji danych, ale myślę, że jakieś setki milionów złotych możemy mówić o wszystkich brokerach znowu zainwestowane. Czyli tak sumując to wszystko, wychodzi nam gdzieś, można powiedzieć, coś w przedziale szerokim, tak 3-4 miliardy złotych. I oczywiście można powiedzieć, no tak, fundusze inwestycyjne to jest 150 miliardów złotych, no to ale to kropla w morzu, mały postęp. Ale jest jedna uwaga, którą lubię zwracać uwagę na to, mianowicie w większości te ETF-y, które się kupuje, to są ETF-y akcyjne. I jeżeli to porównamy do funduszy akcyjnych polskich, no to skoczyliśmy z 0 do 10%, bo fundusze akcyjne w Polsce to jest około 30 miliardów złotych. Także ten postęp już widać i ten postęp jest w dużej mierze oddolny, tak? Bo to też blogerzy pisząc o tym trochę pokazali możliwości. Pojawiła się też oczywiście beta, pojawiły się możliwości zagranicznych brokerów i lokalnych. Także no ten ruch, ja tu absolutnie wątpię, żeby się nagle zatrzymał, tak? Bo ta tendencja też wyszła po prostu od dołu od państwa w wielu aspektach. Ja tylko ze swojej strony mogę dodać, że ilość klientów, którzy są zainteresowani ETF-ami w Polsce naprawdę rośnie skokowo i najbardziej są popularne niestety patriotycznie, ale ETF-y amerykańskie i klienci wybierają nas między innymi dlatego, że mają do nich dostęp. I tak jak pan się tutaj pytał, czy te ETF-y będą spopularyzowane, czy się bardziej będą popularne, powiem tak, są na pewno bardziej popularne. Ja sam wewnętrznie mam trochę żal, że polska giełda papierów wartościowych niestety nie jest zbyt płynna i nie za dużo tam się dzieje, więc klienci, którzy są czymś zainteresowani i tam, gdzie nie mogą jakby wejść drzwiami, to wchodzą oknem, tak? Dlatego ten kapitał ucieka za granicę. A ja bym się zastanowił w ogóle, czy troszeczkę nie przesadzam, czy to jest tak, że te 7% to jest moim zdaniem super wynik tak naprawdę. Ja nie wierzę. Państwo trochę żyjemy we własnej bańce i tutaj pewnie państwo są w awangardzie tych, którzy inwestują, no ale Polacy generalnie nie inwestują, więc mniej niż 5-7% ludzi w Polsce inwestuje, no więc wydaje mi się, że to nawet zawyżone te 7% i chciałbym, żeby tak to było. Ale może zróbmy mały test. Kto z państwa ma albo miał ETF-a w swoim portfelu? Prosimy ręka do góry, tak dla nas. To po co my tyle gadamy tutaj o tym? Chcemy skoczyć do 10. I tego się trzymajmy. Dzięki. Dziękujemy bardzo.